Witajcie, Grzegorz Bożek, miesięcznik Dzikie Życie. Zapraszam do krótkiego podsumowania rocznika 2021 w naszym czasopiśmie. Ukazało się 10 wydań Dzikiego Życia. Pierwsze w lutym 2021 roku. Okładkowo tematyka energetyki i transformacji energetycznej. Główny artykuł autorstwa Andrzeja Kassenberga o polskiej energetyce. Poza tym w tym numerze odpady atomowe, skutki awarii w Fukushimie, rozmowa z Marcinem Popkiewiczem o transformacji energetycznej, a także wywiad z Tomaszem Wilkiem o książce Czerwona lista ptaków Polski. Wydanie marcowe, artykuł okładkowy Andrzeja Jermaczka, ile dzikości w Polsce. Poza tym o Świętokrzyskim Parku Narodowym i sprawie Łyśca. Nadto niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, turystyka górska i jarstwo w PRL-u. Wydanie kwietniowe poświęcone wilkom, presji na te zwierzęta, głównie w mediach. Artykuł główny Moniki Stasiak. Ponadto opublikowaliśmy list otwarty do mediów w sprawie wilków. W tym wydaniu jeszcze artykuł Jerzego Paruzela o katowickich lasach zagrożonych przez gospodarkę leśną oraz pory roku w górach w malarstwie. Wydanie majowe, Nowy Ład w polskich lasach, artykuł główny autorstwa Augustyna Mikosa. Poza tym zanieczyszczenie świetlne, ustawa ocenowa, leśne przedszkola. Numer czerwcowy, Turnicki Park Narodowy musi powstać. W tym temacie dwa materiały, rozmowa z Anną Siekierską i Anną Albin, zaangażowanymi w działania zmierzające do powołania tego parku narodowego na terenie Pogórza Przemyskiego i artykuł napisany przez aktywistów, aktywistki inicjatywy Dzikie Karpaty. Poza tym w wydaniu Łysiec pod presją, kolizje ptaków z powierzchniami transparentnymi to rozmowa z Ewą Zyśk-Gorczyńską o książce na temat kolizji ptaków z takimi powierzchniami oraz ekofeminizm i aktywizm. Wydanie następne to jest numer jak zawsze łączony w Dzikim Życiu lipcowo-sierpniowy. Alan Weiss w artykule głównym w tym wydaniu pisze o ścieżce rowerowej w Puszczy Białowieskiej, która łączy Hajnówkę z Białowieżą i może zagrażać przyrodzie Puszczy Białowieskiej. Poza tym strategia bioróżnorodności Unii Europejskiej 2030, rezerwat Mokradła pod Obicami, rozmowa z Radosławem Sawickim o książce Baba Jaga oraz góry i górale w malarstwie. Wydanie wrześniowe, szczyt chciwości. Chodzi o sprawę Świętokrzyskiego Parku Narodowego i próbach wyłączenia z jego terenu kopuły Łyśca. Artykuł na ten temat napisał Łukasz Misiuna. Poza tym w tym wydaniu szósty raport IPCC, streszczenie raportu Lasy pod kontrolą i temat palenie lasów dla ochrony klimatu. Wydanie październikowe, okładkowo Dzikie pływanie. Temat trochę luźniejszy niż inne okładkowe, ale bardzo ciekawa rozmowa z Leszkiem Naziemcem, pływakiem wód ekstremalnych, pływakiem zimnych wód. Poza tym ochrona Łyśca w Świętokrzyskim Parku Narodowym, wspomnienie o trzech badaczach Puszczy Białowieskiej, trzech profesorach, Ludwiku Tomiałociu, Tomaszu Wesołowskim i Wiesławie Walankiewiczu. To wspomnienie napisała żona Tomasza Wesołowskiego, Wanda Wesołowska. Wszyscy ci trzej profesorzy zmarli w latach 2020-2021. Poza tym w tym wydaniu ochrona przyrody przez zaniechanie, Lex Isera i ostatni felieton z cyklu Polska bez polowań. Wydanie listopadowe, gaz to nowy węgiel, artykuł tematyczny, okładkowy
napisała Diana Maciąga. Poza tym polowania na granicy, kapitalizm, machina zagłady i kilka innych tekstów, jak zawsze we wszystkich tych wydaniach. Ostatnie zaś wydanie w roku 2021 też to jest numer łączony, jak zawsze w Dzikim Życiu, czyli numer grudniowo-styczniowy. O Puszczy Białowieskiej. Sąd zakazuje cięć. Artykuł główny autorstwa Sylwii Szczutkowskiej o sukcesie w sprawie kampanii dla Puszczy Białowieskiej. Poza tym podsumowanie szczytu klimatycznego COP26, list do papieża Franciszka. Do tego wydania dołączyliśmy też mapę Turnickiego Parku Narodowego, taką jak tutaj pokazuję. Jest zresztą rozmowa na temat tej mapy w tym wydaniu. Poza tym o choince i górach, a człowieku. Wszystkie 10 wydań to 400 stron czytania, dosyć pokaźny pakiet materiałów. Gdyby ktoś z Was chciał te wydania otrzymać, nie ma problemu, jest to cały czas możliwe. Większość tych wydań w wersji papierowej wciąż mamy, dlatego polecam zajrzenie do naszego sklepu, w którym sprzedajemy wydanie papierowe i cyfrowe na stronie dzikiejżycie.pl. Odnośnie jeszcze podsumowania całego roku, był to dobry rok dla naszego czasopisma. Udało nam się, oprócz tego, że wydaliśmy 10 razy Dzikie Życie, to zwiększyć liczbę prenumerat o kilka procent w stosunku do poprzedniego roku. Czyli wciąż utrzymujemy ten pozytywny trend wzrostu czytelnictwa, co nas cieszy i dziękujemy za zaglądanie na naszą stronę, kupowanie czasopisma. Mamy nadzieję, że ten trend uda się w kolejnym roku 2022 utrzymać. Wszystkie te 10 wydań to jest ponad 170 tekstów, kilkanaście wywiadów w nich, kilkadziesiąt felietonów, ale co chciałbym jeszcze podkreślić, aby ukazały się te wszystkie wydania, tutaj są ich wszystkie okładki akurat, to dzięki wsparciu ponad 130 osób udało się pozyskać teksty, fotografie, grafiki, rysunki, zrealizować wywiady, złożyć tą gazetę, później ją skutecznie dystrybuować, pakować podczas wysyłki do prenumerujących z siedziby redakcji. Wielkie dzięki za każde wsparcie. A co warto dodać, gazeta powstaje społecznie, więc to Wasza praca pomagających tutaj była niezwykle cenna, bo była wsparciem, które pozwoliło temu czasopismu kolejny rok całkiem przyzwoicie funkcjonować. Dziękuję jeszcze raz w imieniu redakcji za rok 2021. Polecam nas na naszej stronie dzikiejżycie.pl, na naszym Facebooku, na naszej stronie twitterowej. Śledźcie nas, co piszemy, bo nie zawsze te treści, które dotyczą zawartości numeru, pokrywają się z treściami w mediach społecznościowych. Wszystkiego dzikiego i do zobaczenia przy najbliższym wydaniu Dzikiego Życia w numerze lutowym, ale już oczywiście za kilkanaście dni. Trzymajcie się.